Hezki. Idziemy na spacer. Idziemy na spacer. Otworzymy sobie teraz kalendarze. Zobaczmy. O, i tu widzimy coś takiego. To jest żel pod prysznic, ale niestety on pachnie migdałami, zdaje się. Ja nie przepadam za tym zapachem, niestety. Taki słodkawy zapach. Może lekko waniliowy? Nie wiem, zobaczę. Ja jeszcze troszeczkę kiepsko się czuję po wczorajszym, dlatego mogę też odbierać trochę gorzej te zapachy. Sprawdźmy teraz, co będzie w tym kalendarzu. I dwójkę mamy tutaj. Powiem wam, że nagrywam to jak taka sierota, ale nie wiem, jak ustawić kamerę, żeby było to wszystko lepiej widoczne. Tutaj jest napisane, że to jest micro peeling gel, więc będzie to coś peelingującego. I mamy takie dwie rzeczy w dzisiejszych okienkach kalendarzowych. Kiepskie światło tutaj mamy. Dzisiaj mamy strasznie ponury dzień. Ja się troszeczkę podmalowałam, żeby się poczuć lepiej i żeby trochę lepiej wyglądać na tych nagraniach. Jak widzieliście, wczoraj poratowała mnie Milena. I dzięki niej choinka stanęła z już lampkami. Kupiliśmy w tym roku sztuczną choinkę. Ja generalnie jestem ogromną fanką żywych choinek, ale troszkę to przemyślałam, że takie żywe choinki, no niestety, ale one są marnowane przez takie święta, bo pomimo, że my kupowaliśmy taką z korzeniem, dwa razy kupiliśmy żywą choinkę tutaj do naszego mieszkania i kupiliśmy ją z korzeniem, ale mimo to one zawsze umierały, więc no to się nie sprawdza. Nawet nam sprzedawca powiedział, że no niestety, ale one dłużej postoją, ale nie ma szans, żeby je wsadzić do ziemi i żeby one przeżyły. Ale wiem, gdzieś słyszałam, że są takie opcje, żeby kupować żywe choineczki, tylko one są te takie malutkie. Można je później wsadzić do ziemi i to jest lepsza opcja. Ale ja stwierdziłam, w tym roku jakoś tak mnie naszło w listopadzie, powiedziałam sobie, że kurczę, w sumie po co wydawać co roku pieniądze na żywą choinkę, która i tak nie przeżyje, i potem bawić się z tym igliwiem. Wiecie, ja teraz, do teraz jak przestawiałam meble, to znajdowałam to igliwie gdzieś, więc ciężko jest to potem sprzątać. No i mamy teraz dwa psy, które tutaj non stop biegają, się gonią i jest rozgardiasz. Więc stwierdziłam, że bezpieczniej będzie i wygodniej, jak już będziemy mieli taką choinkę na stałe, którą co roku będziemy po prostu wyciągać. Zapłacimy za nią raz, a będziemy mieli ją na tak długo, na jak długo starczy. Mam nadzieję, że na bardzo długo. I dlatego też chciałam dużą choinkę, bo mam taką cichą nadzieję, że kiedyś będziemy mieli większe miejsce zamieszkania. Gorzej, jeśli coś pójdzie nie tak i będziemy musieli się wyprowadzić na mniejsze mieszkanie. No ale wiecie, sztuczną choinkę zawsze można też odsprzedać albo komuś oddać. Myślę, że to nie będzie duży problem. Dlatego postanowiliśmy kupić sobie sztuczną choinkę i dużym plusem jest to, że teraz te choinki to są naprawdę ładne. Teraz można sobie dobrać taką choinkę, która przypomina trochę żywą i ma swój klimat, więc powiem, że się cieszę. Strasznie byłam podjarana tym. Aż tak niezdrowo byłam podekscytowana, jak kiedy wybieraliśmy tą choinkę i szukaliśmy lampek, bo ja naprawdę uwielbiam święta. Teraz lecę porobić to, co muszę. I odezwę się potem. Tutaj chciałam wam pokazać, co kombinuję, bo mam coś nowego ostatnio. Kupiłam taki materiał.
sweterkowy, sweterek z takim długim golfem dla Ruperta, ten mniejszy jest dla Gravisi, no ale że kolor jest tak przepiękny, ja uwielbiam w ogóle zieleń, właśnie taką zieleń jak to, to sobie też uszyłam i słuchajcie, byłam u Milenki i zrobiłyśmy coś takiego. Super sprawa, co? To jest Rupert. Rupert ma takie główne zdjęcie na Instagramie i właśnie zrobiłam takie logo. Tylko musiałyśmy tutaj kokardkę zrobić białą, bo w oryginale jest w kratkę, ale niestety na tak małym elemencie to nie wyglądało zbyt dobrze. Zresztą pokażę Wam. Bo mamy tutaj próbki. Tu jest trochę większe, ale myślę, że to małe. Strasznie mi się podoba w ogóle ten pomysł. Naprawdę jestem zadowolona z tego projektu i ten sweter już miałam na sobie raz. Jest naprawdę fajny, taki milutki. To jest też taki dosyć zwarty materiał, więc on grzeje, ale jednocześnie jest dosyć lejący, więc ładnie się układa. Także tak to wygląda. Na Instagramie Rupertowym będą zdjęcia, więc możecie sobie podejrzeć, jak to wygląda na fotkach. Ja tu sobie szyję, w tle leci Vlogmas Karoliny Ziętek. Oglądam, nadrabiam, a pieski mi przeszkadzają, jak zwykle. Co tam, Gravisia? Idziemy na spacerki. Pieski. Tak, Gravisiu. Idziemy na spacer, co? Kalendarze. Jeszcze się nie zorientowały. O, już się zorientowały. Okej, szukajmy dwójeczki. Tu jest numer 2. Tak, Gravisia, co tam jest? Sekundka. Dobra. Tak się cieszą, tak. Nie wam da. No poczekaj, poczekaj. A siad. Siad, poproszę. Proszę. Prawie już wzięła. I Rupercik, proszę bardzo. Tak, super. Co? Chyba będę otwierać jeden kalendarz, bo nie myślałam, że tych smaczków w środku będzie tak dużo. Na dwa małe psy to wystarczy. I tu co my mamy? Takie coś mamy. One to strasznie lubią. Zajadę szybko Rupert. Gram się jak zwykle na łóżku. Dobrze, położyłam koc, bo bym miała tam śmierdząco. Kot, więc na przyszły rok nie będę kupować dwóch. A teraz te smaczki po prostu sobie odłożę na później będą miały. Thank you.
łóżku. Co ty się tak trzęsiesz? Uperciku? Czy taki pies smutny i roztrzęsiony? Chyba nie boli cię brzuszek znowu? Pójdziemy na spacer? Pani rozbierze. No. Dobre pieski. Pani ściągnie już. Pieski najedzone, to teraz moja kolej i muszę sobie wypakować kawę, bo mi się skończyła. Wczoraj sobie trochę tutaj pozawieszałam ozdób świątecznych. Nic nie widać w tym telefonie. Są takie ozdoby, które robiłam sama z masy solnej. Te, które są lekko brązowe, to tutaj dosypałam trochę kawy. I na razie tak zostawię. Mam jeszcze takie kokardki. Czerwone. W zeszłym roku je kupiłam i miałam je na choince. Ale... no pasowałyby też, ale powiem Wam, że tutaj jakoś w tym kącie jest tak stonowanie, jest zielono, biało i beżowo i trochę tutaj takich naturalnych akcentów widać, więc nie wiem, czy nie zostawię jej takiej super skromnej, ewentualnie coś dokupię, ale jasnego, a nie czerwonego. Bardzo lubię te ozdoby, uważam, że całkiem mi fajnie wyszły. To jest bardzo urocze. To teraz jeszcze otworzę kalendarze. Tutaj będzie mi wygodniej. To jeszcze nie wasze. To moje jest, grabisia nie. Szukamy trójeczki. O, tutaj jest. To nie dla was. Grabisia. Ty gryzoniu. To jeszcze nie jest dla was. To będzie jakiś żel pod prysznic? Nie, coś do włosów. O, ktoś mi się wpakował na kolana. Dobra, teraz zobaczymy drugi. Psy to szybko kojarzą, wiecie. Czy to ich, czy to nie ich, ale forma ta sama i one już kojarzą. Dobra, trójeczka. No dzisiaj już mamy 3 grudnia. Co tutaj jest? Patrzcie, jak Rupert grzecznie siedzi w porównaniu do niej. Tak, łobuzie, o tobie mówię. Jest jakiś krem. No, fajnie. Ale będę miała dużo rzeczy do testowania. Super, już się cieszę. To nie jest do gryzienia. To jest moje. Chcecie swoje kalendarze? Dobra, pani wam da. Chciałam ładnie przychodzić, ale z tymi psami to się nie da. Trójeczka. No, krawisia, czekamy. 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 Co za niecierpliwe psy. Czekaj. Co tutaj mamy? No, nie wiem, czy ty, Rupert, możesz to dostać. Może malutki kawałeczek. Zaraz. Pani się spieszy jak może. Rupert, ja chyba ci tego nie mogę dać. No dobra, mały kawałeczek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla nich. Znaczy dla Ruperta. Skalp.
Może ich zajmie na dłużej. Ja się właśnie zbieram do miasta, bo muszę kupić parę rzeczy. I mam na sobie, to Wam chciałam pokazać, sweterek. Tutaj nie widać dobrze koloru, teraz widzę. I krzywo przyszyłam sobie to logo. Też teraz dopiero widzę. Ale nic, to jeszcze będzie można wypróć i ewentualnie poprawić. Ale tak, bardzo mi się podoba ten sweterek. Jestem z niego zadowolona. Także się chwalę i lecę, bo muszę się spieszyć na autobus, także odezwę się później. Ja się ogarnęłam, spakowałam i lecę na tańce. Odezwę się później albo jutro, bo już mam mało czasu teraz. Grawisiu! Cześć! Mamy już 4 grudnia. Strasznie szybko ten czas leci. Ja mam dzisiaj imieniny. Możecie mi składać życzenia. Pewnie spóźnione, bo nie wiem, kiedy wrzucę tego vloga. Jeżeli są obsuwy we vlogach, to wybaczcie, ale ja się naprawdę nie wyrabiam. Nie wiem, jak dziewczyny to robią, że potrafią tak szybko zmontować film. Dla mnie to trwa po prostu wieki, to jest kupa czasu, więc robię to po nocy. Dzisiaj wstałam sobie znacznie wcześniej niż zwykle i mam w planie porobić dużo rzeczy, które muszę zrobić, ponieważ jutro wyjeżdżam do Poznania i chciałabym podomykać tutaj kilka rzeczy. Moje psy nadal śpią, one jeszcze nie wstały. Mamy już godzinę, już jest po 8, a one nie mają zamiaru nadal wstać, więc będę musiała je siłą obudzić, bo mam na głowie olej i chciałabym umyć głowę, ale nie chcę wychodzić z mokrą, więc chyba je obudzę i później pójdę tę głowę umyć. Ale słuchajcie, olejowanie daje naprawdę super efekty na moich włosach, jeżeli się to robi systematycznie. Ja to robię przed każdym myciem ostatnio. No chyba, że naprawdę nie mam czasu, a już muszę umyć koniecznie głowę, no to sobie wtedy odpuszczam. Na tańcach wczoraj uszkodziłam sobie paznokieć. No i tak intensywnie wymachiwałam rękoma, że puknęłam sobie po prostu. Tak mam słabe paznokcie, że wystarczyło, że puknęłam sobie w ten sposób i tutaj mi paznokieć poszedł. Ćwiczymy teraz w ogóle choreografię. Wstęp tej choreografii jest z woalem, więc wymachujemy sobie tą szmatą. Mam nadzieję, że wyrobię się dzisiaj, dlatego wstałam wcześniej, bo bardzo bym chciała zrobić paznokcie, nałożyć sobie hybrydy, bo jednak hybrydy naprawdę mi te paznokcie ochraniają. Oczywiście one są słabsze właśnie od hybryd, bo kiedy ściągam je, no to moczę je w acetonie i ten aceton mi płytkę mocno wysusza i ja widzę, że to jest główna przyczyna, dla których one są takie kruche. Dobra, i muszę wyjść z psami za chwilę. Odezwę się później, pokażę Wam kalendarze. Proszę piesy o spokój. Dobra. O malutku. Szukamy czwóreczki, tak? Grawisie, nie wchodź na to. Szukamy czwóreczki. Nie rób. O Jezu, teraz nie mogę znaleźć, jaki stres. Tu jest. Co
co? Spokojniej. Spokojnie. Czekaj. Poczekaj. Co tu mamy? No pani się spieszy jak może. Pani się spieszy. Grawisia, poczekaj. Ach, ale Grawisia, ty dostaniesz tu. Grawi, poczekaj. Siad, siad. Grawi. O, mało. I Rupert, proszę bardzo. Masakra. Już zjadłeś? No dobra. Poczekaj. Tak, bo wy macie dwa kalendarze. Poczekaj. No, tu jest więcej. Dobra, to dostaniesz papier. Jeden papier, proszę. Prawie się poczekaj. No pani ci da. No pani ci też da. Spokojnie. Szaleństwo. Proszę, tu, tu, Grawisia. Ona sama wyciągnie. Grawi, proszę. Rupert, zjedz okruszki, tu masz. Tu zobacz. To jest jakaś lina. Tu. Już nie ma. Koniec. Starczy. A tu chciałam wam pokazać, powiesiłam sobie strojki na ścianie i tutaj taką kulę. Jeszcze chciałabym obrazki tutaj wymienić na takie bardziej zimowe, ale jeszcze do tego nie doszłam. Proszę bardzo. Niech się poświeci trochę. Tak, i jestem ciekawa, co mamy dzisiaj w kalendarzach moich. To są moje. Te są moje. A dzisiaj otworzymy ten jako pierwszy. To jest pani. Ciekawe, co w moje imieniny wypadnie. Tu jest czwóreczka. Krem. Grawisia, proszę zejść z mojego kalendarza. Dziękuję. Szukamy. Trójka była wczoraj. Czwóreczka. Gdzie jest czwórka? Tu jest. O, co tu mamy ciekawe? Chyba bym musiała na stole to otwierać wszystko. Otworzyłam sobie ten bloczek polerski, żeby sprawdzić, jaką ma fakturę. I są różne. Tutaj jest taka grubsza i coraz to delikatniejsze. Ta jest najdelikatniejsza. Ostatnio w Lidlu kupiłam sobie coś takiego na próbę. Jakaś gorąca czekolada. W środku była taka urocza trzepaczka. A sama czekolada jest w takich o, groszkach, granulkach. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. I w kocim kubku pojawiła się gorąca czekolada. Właściwie takie kakao bardziej z tego wyszło. Ta trzepaczka była po to, żeby rozmieszać te dropsy z mlekiem. No i będziemy próbować, jak to smakuje. I muszę wrócić do pracowni, bo mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Więc
Paznokci dzisiaj nie zrobię. Jest już późno, bo po 20. Na tym chyba zakończymy dzisiaj tego vloga.